Moje uszanowanie. Ten felieton napisałem dla Polityki 3 dni przed zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy na kolejną 5-latkę. A kręgosłup z wosku, jak nie po krakowsku. Mamy prezydenta. W dodatku tego samego, co 12 lipca, komitet wyborczy jego przeciwnika, Rafała Trzaskowskiego, złożył wprawdzie protest do Sądu Najwyższego, na jaki PiS stać, ale sędzia Manowska nawet nie wiedziała, co ma z tym zrobić, więc nie nadała biegu sprawie. Wezmę okulary, będzie trudniej czytać, ale rzetelniej. Poza tym Sąd Najwyższy bardzo rzetelnie rozpatrzył prawie 6 tysięcy innych spraw na nieprawidłowy wybór głowy państwa, zwłaszcza za granicą. Ale żadna skarga nie zyskała uznania. Zagranica, zwłaszcza ta w Europie, zawsze coś tam kręci na złość Polsce. I oto 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie jak talala. Kto tam przyjdzie i na co prezydent, ten tragikomiczny dubler samego siebie, będzie przysięgał, dowiemy się na Wiejskiej. Na konstytucję raczej nie, z tego pięknie, ręcznie przepisanego w 2015 roku egzemplarza zostały już tylko strzępy, że nawet trzymać wstyd. O, już wiem, na katechizm. Bo konstytucja to jest to, co tu na ziemi, a katechizm prowadzi jak po sznurku do zbawienia wiecznego. W niebie szczęście bez końca i śpiewanie na cześć Jarosława Kaczyńskiego, który do tego czasu na pewno awansuje. Swoją drogą jestem ciekaw, czy na zaprzysiężenie Andrzeja Dudy prezes tradycyjnie kwadransie się spóźni. On kocha tak wchodzić, bo wśród stojącego nieruchomo tłumu jeden poruszający się element przyciąga wzrok zgromadzonych. Wielu ma komórki przygotowane do zdjęcia. Może tym razem prezes się potknie? Byłaby piękna pamiątka. Usiadł. Duda przełyka ślinę, bo mu zaschło w jego krakowskim gardle. Podejść do spóźnionego? Przywitać z daleka leciutkim skinięciem głowy? Państwa? Udać, że go nie widzi? Uśmiechnąć się? Wyrozumiale? To są właśnie te dylematy prezydentury, te punkty zwrotne w strategii państwa. No dobrze. Przemówienie będzie o tym, co najważniejsze. A najważniejsza jest rodzina. Najważniejsza jest rodzina, bo gdyby w Polsce nie było rodzin, gdyby w Polsce nie było rodzin, tych rzymskokatolickich oczywiście, to by się Polska rozpadła. Ten fragment Duda ma obryty na pamięci. To jest cokół, na którym powinien stanąć jego pomnik i w tej intencji jeszcze 5 lat będzie nam życie zamulał. No, główne danie zjedzone. Pora na przystawkę kulturalną. Kulturalna ona będzie hollywoodzka. Pachnąca Oscarem, a przede wszystkim zgodna ze strategią ministra Piotra Glińskiego o miejscu polskiej sztuki filmowej na amerykańskim rynku. I proszę, jak to się wszystko pięknie w Polsce zazębia. Rodzina i dziedzictwo narodowe. No, przecież piękniej już być nie może. Do tego ta przyjaźń biało-czerwonej z gwiaździstym sztandarem. O co chodzi?
Oto Tom Cruise ma wysadzić 111-letni most pilchowicki na Dolnym Śląsku na potrzeby filmu Mission Impossible 7. Ruszyła lawina protestów. Ot tak zniszczyć historię malowniczą, atrakcję turystyczną? By rzecz wyjaśnić, wywiadu Wirtualnej Polsce udzielił wybitny znawca ochrony zabytków w randze wiceministra kultury Paweł Lewandowski, z zawodu politolog. Ten most jest nieużywany, zdemolowany, niedostępny. Ja bym się nie fiksował, że to zabytek, powiedział. Dla ministerstwa to relikt postindustrialny. Poza tym wszystko już jest przygotowane, zaplanowane. Saperzy szykują ładunki wybuchowe, a rybacy sieci, bo muszą wyłowić z rzeki ryby, by żadna z nich nie doznała kontuzji, gdy jakaś część mostu spadnie jej na głowę. Lewandowski obiecuje, że po wysadzeniu zabytek zostanie zrewitalizowany, ale chwilowo nie ma na to pieniędzy. Mam wrażenie, że lepiej przed wysadzeniem mostu byłoby wysadzić pana ministra gdzieś w pobliżu, żeby się rozejrzał i zauważył, jak tam pięknie. I niech się może rząd to pamięta i przywróci pociągi na zamkniętą 4 lata temu przez Mrs. Szydło linię kolejową, o co błaga burmistrz pobliskiego miasteczka w Leni. Smutne to wszystko. Most w filmie, jeśli runie, to runie jako most szwajcarski. I nikt nie będzie wiedział, że to promocja Polski. Tylko minister Gliński. Jeśli pójdzie do kina i zobaczy. Szwajcarski mosteczek wybucha się. Dziękuję.